Radio 7 Toronto. Kalendarium muzyczne rozpoczynamy dzisiaj od urodzin, a najstarsza w zestawie na dzisiaj jest Barbara Streisand. To rocznik 42, jedna z najsłynniejszych swego czasu piosenkarek i przy okazji aktorka. Barbara Streisand to laureatka Oscara za rolę w Funny Girl, ale polskim słuchaczom, a może bardziej nawet słuchaczkom, zawsze najbardziej będzie się kojarzyła z tym nagraniem o zakochanej kobiecie. To teraz rok 1950. W Connecticut urodził się Rob Hyman, amerykański wokalista, kompozytor, klawiszowiec i współzałożyciel zespołu The Hooters. Rok 50 jest także rokiem urodzenia Jerzego Kryszaka, satyryka i aktora, który może i śpiewał niewiele, ale odnotować trzeba, bo to również gość naszego studia w przeszłości. No a jak już musi zaśpiewać, to śpiewa oczywiście, ale nawet w swoich piosenkach Kryszak nie może się wyzwolić od pewnych manifestów. Nie zaśnij, rodaku, choć uśpić próbują cię kasą. A one zdradzają jego polityczne sympatie i antypatie. Strzywa marsz cwaniaków, wytrzymaj i poziom, i fason. Niech krzyczą i piszą paszkwile, niech hejtem rzucają i błotem. Miej w sobie spokoju choć tyle, by mogło coś zostać na potem. 1957. W Poznaniu przychodzi na świat Hanna Banaszak, piosenkarka jazzowa i estradowa, piosenkarka, która nigdy nie wystąpiła w Kanadzie i nie wystąpi. Nie wystąpi. A nie wystąpi po wypadku w urwanej windzie w tym jej Poznaniu, dawno temu. Bo od tego czasu pani Hania odczuwa nie do przezwyciężenia strach przed lataniem samolotami. Bezlitosna płowa pustka, mam spękane suche usta. Pocałunek mój to krew. Nie, nie możesz teraz odejść, kiedy cała jestem głodem twoich oczu, dłoni twych. Jeszcze nim odbierzesz mi powietrze, zanim wejdę w wielkie nic. 1968. Numerem jeden w Anglii staje się ta niesamowita piosenka. I see trees of green,
roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Ten cudowny świat Louisa Armstronga, legendy jazzu, trębacza z ustami pękniętymi od trąbki i z najpiękniejszą chrypą w głosie. Piosenka działająca jak deszcz na pustyni. Kwintesencja pozytywnego myślenia. Armstrong miał wtedy 66 lat, co czyniło go najstarszą osobą jakąkolwiek, która zdobyła wierzchołek listy przebojów w Anglii. W Ameryce zrobił to samo, ale inną piosenką Hello Dolly. 3 lata później zmarł. A 24 kwietnia w 1972 roku John Lennon lekko wstrząsnął światem, trochę pod wpływem swej japońskiej żony, kobiety wyzwolonej, i zaśpiewał, że kobieta niby jest murzynem tego świata. Kobieta jest murzynem tego świata. Tak, jest nim. Pomyśl o tym. Kobieta jest murzynem tego świata. Pomyśl o tym i zrób z tym coś. Każemy jej malować się i tańczyć. Jeśli nie chce niewolniczo ulec, wmawiamy jej, że nie kocha nas. Gdy jest naturalna, twierdzimy, że próbuje być mężczyzną. Upokarzamy ją, udając, że przewyższa nas. Kobieta jest murzynem tego świata. Tak. Ona jest nim. Jeśli nie wierzysz, przyjrzyj się tej, z którą jesteś. Kobieta jest niewolnicą niewolników. O tak. Trzeba to wykrzyczeć. No i tak dalej. W tym stylu dzisiaj Lennon by pewnie już tak nie zaśpiewał, gdyby żył. Bo temat trochę zniknął, a i porównanie mało zręczne, a już na pewno nie poprawne politycznie. 75 rok. Teraz grupa Badfinger, popularna w latach 70. w Anglii, ale rocznica z nią związana jest mało przyjemna. Grupa Badfinger była dość popularna na początku lat 70. Grała taki bardziej drapieżny pop, ale wielkiej kariery nie zrobiła. No i tego dnia w roku 75 jej wokalista, 27-letni Peter Ham, powiesił się w garażu swojego domu, przygnębiony rosnącymi kłopotami finansowymi, za które winą obarczał menedżera zespołu, co ujawnił w pozostawionym liście. Liście pozostawionym swojej ciężarnej dziewczynie. A jakby tego było mało, w 8 lat później w ten sam sposób popełnił samobójstwo inny muzyk zespołu Badfinger, Tom Evans. A wspomniany menadżer rzeczywiście okazał się oszustem. 24 kwietnia w 1982 roku tego dnia miało miejsce pierwsze notowanie listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia w stanie wojennym. W prowadzeniu Marka Niedźwieckiego, bo był po prostu dobry. Lepszy niż cała reszta konkurencji. A pierwsze miejsce w tym pierwszym wydaniu listy zajęła piosenka, ta oto piosenka. Duet Andersona i Vangelisa.
question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. Urodziny ma dzisiaj Kelly Clarkson, amerykańska wokalistka z Teksasu. Urodziła się w 1982 roku. Mając 20 lat, zwyciężyła pierwszą historycznie edycję programu telewizyjnego American Idol. Dzisiaj Kelly Clarkson to już uznana gwiazda, ale przede wszystkim gospodyni znanego i cenionego show w telewizji, Kelly Clarkson Show w NBC, w którym także troszkę śpiewa. W 1984 roku Jerry Lee Lewis, jeden z pionierów amerykańskiego rock'n'rolla, poślubił swoją szóstą żonę. Tym razem 22-letnią, bo już mu się zdarzała wcześniej, i 15-letnia, o czym opowiada m.in. bardzo dobry film o takim samym tytule jak ta piosenka, czyli Great Balls of Fire. Ta szósta żona wytrzymała z nim 21 lat, ale nie była ostatnią. 1995. Album Elf zespołu Various Manx w dniu premiery sprzedał się w 120 tysiącach egzemplarzy i osiągnął tym samym status złotej płyty w jeden dzień. A zawierał wiele niezapomnianych przebojów. Największym był chyba ten. Śpiewała wówczas Anita Lipnicka. Pierwszy rok w Stanach wydano debiutancką płytę wirtualnego zespołu Gorillaz o takim samym tytule jak nazwa grupy, czyli Gorillaz. Zespół jest wirtualny, ponieważ jego członkowie nigdy nie pokazują się osobiście, nawet na koncertach. Występują wtedy pod postacią filmów wideo albo animacji, tak sobie wymyślili. Nie wiem, czy jest taka druga animowana kapela na świecie. Nazwisko Billy Paul może niewiele nam mówić, ale nie było w Stanach nikogo te pół wieku temu, kto by nie znał tej jego piosenki. Była ultra przebojem na listach, mimo że to ballada i mimo że opowiadała o niewierności, o romansie pozamałżeńskim. Dała mu dwie nagrody Grammy i 2 miliony sp-